Cześć, witam Was w moim studiu. Kiedyś, jakiś czas temu, jedno z pytań, jakie dostaliśmy na zapytaj.polish.ny, to było to, żeby zrobić Wam tour naszego domu. Na co ja odpowiedziałem, że raczej to nie jest możliwe. Natomiast niedawno, kilka tygodni temu, wreszcie odnalazłem wszystkie sprzęty, które nie były do tej pory podłączone od momentu, kiedy przeprowadziliśmy się do New Jersey. I połączyłem je w jedną całość, aby stworzyć sobie wygodne miejsce do pracy, kiedy edytuję dla Was filmy i które pozwoli mi, aby w przyszłości może robić jakieś live'y, może robić jakieś podcasty, vlogi za pośrednictwem Skype'a. I właśnie to miejsce, pomimo że nadal jest tymczasowe, ponieważ docelowo będzie za tą ścianą, gdzie teraz się znajduję, to przez najbliższe kilka tygodni, może miesięcy będzie moim takim studiem. No i co? Wy często pytacie, jesteście zainteresowani, jak wyglądają takie zwykłe rzeczy. Dlatego w jednym z pierwszych filmów, które wrzucę w tym sezonie, to jest to, że pokażę Wam właśnie, co się z tym je w miejscu, gdzie teraz spędzam dosyć dużo czasu edytując i zaległe, i obecne filmy. Więc zaczynamy. Dwa monitory, które są połączone z moim ulubionym komputerem, jaki mam, czyli MacBook Air. Ten komputer ma około 2 lata i nadal działa bardzo fajnie. Myszka, klawiatura, czytnik do kart oraz rozszerzenie USB, ponieważ jak wiecie, Maci mają zazwyczaj mało USB. Jednym z tych USB podłączony jest monitor, drugi monitor to jest właśnie połączony z tym. Tutaj mam 3 porty USB, mam czytnik kart SD, mini SD oraz nie wiem nawet jakich. Te dwa monitory, tak jak już mówiłem, one są połączone z komputerem. Tutaj mam telewizor, który kupiłem w tamtym roku w super jakieś tam przecenie w Best Buy'u za 100 parę dolarów. Jest to telewizor Sony, 30 chyba dwucalowy, o ile się nie mylę, który w tej chwili służy mi tutaj jako telewizor do podglądu oraz do niego podłączony jest coś, co nazywa się Amazon Fire Stick. Jest to taki małe coś, co się podłącza tutaj. Udostępnia mi on oglądanie takich rzeczy jak Netflix, polskiej telewizji, HBO i tak dalej. Ale co ciekawe, po zainstalowaniu aplikacji do niego mogę sobie przesyłać sygnał z komputera na ten telewizor, tak jakby ten telewizor był moim trzecim monitorem. Czyli w zasadzie mam 1, 2 oraz 3 wyświetlacze, nie licząc tego, ponieważ na nim zazwyczaj mam tylko jakąś ścieżkę dźwiękową, kiedy edytuję i tak dalej. Tutaj mam mikrofon. Ten mikrofon ma już około 10 lat. Używaliśmy go z Moniką, kiedy nagrywaliśmy kiedyś podcast Polish Online, bo w ogóle nazwa programu, który dla Was robię, Polish Online, wywodzi się właśnie z podcastu. Robiliśmy go z Moniką, kiedy byliśmy jeszcze w koledżu. On nam pozwolił wygrać kilka nawet stypendiów, m.in. z Polskiego Banku, z Unii Polsko-Słowiańskiej. Z tyłu mam tutaj stację dokującą do dysków zewnętrznych, ponieważ Macu nie ma. Macu mam chyba 256 GB, więc często muszę backupować rzeczy. Więc kupuję sobie zewnętrzne dyski. Tutaj jest backup z tyłu. Jak widzicie, mnóstwo kabli. Pomieszanie z poplątaniem. Tutaj mam jeszcze głośniczek, jeżeli akurat zamiast edytowania mam ochotę sobie coś poglądać albo posłuchać jakiejś fajnej muzyki. Co dalej? Tutaj w tym miejscu, w tej szafeczce, w tej chwili znajdują się moje kamery. Tutaj jest GoPro, ładowarki do GoPro. Tutaj znajduje się kamera, którą teraz nagrywam. Bateria do niej, przystawki samochodowe do GoPro, przystawka do zwykłej kamery. To jest w zasadzie stojak od mikrofonu, który Wam pokazywałem, ale ostatnio stwierdziłem, że fajnie by było, wyglądać będzie lepiej, kiedy sobie kupię takie ramy, więc na Amazon Warehouse Deals, o tym też kiedyś powiem, udało mi się za parę dolarów takie właśnie ruchowe ramię kupić. Tutaj mam mnóstwo gier planszowych, karty i tak dalej. To lubimy robić, kiedy odwiedzają nas przyjaciele. Tutaj na tym stole planuję robić jakieś unboxingi, reviews, czyli recenzje różnych rzeczy. Właśnie w tym pudełku jest jedna z takich rzeczy, którą za chwilę odpakujemy. Kanapa, kiedy mamy gości, tutaj możemy posiedzieć. Goście mogą się przespać lub my, kiedy goście są na górze. A docelowo w ogóle ta cała przestrzeń kiedyś, niedługo już, będzie wyremontowana trochę inaczej. A moje studio, które wygląda dosyć skomplikowane, ale w zasadzie
zajmie mi jakieś 10 minut, aby rozpakować i później złączyć to w całość, zostanie przeniesiona w tamtą ścianę. Ten telewizor, on nie jest przymocowany do ściany, jest też ruchomy. To jest moja konstrukcja. On jest w zasadzie na takich trzech nogach, na których generalnie stoją lampy dla fotografów, kiedy fotografowie robią zdjęcia. Kiedyś, dawno, dawno temu kupiliśmy takie akcesoria z Moniką i teraz używamy ich do przeróżnych potrzeb. Tutaj na ścianie również zamontowałem sobie Mondo GoPro, więc jak kiedyś będę coś nagrywał właśnie z tej pozycji, mogę sobie tutaj sunąć GoPro i będzie to widok z kilku kamer. No właśnie, z kilku kamer, ponieważ o czym wam nie powiedziałem, to to, że w tym sezonie w ogóle chcę kręcić dla was trochę filmy w inny sposób. Stąd czołówka, którą nakręciłem dosyć niedawno, to intro, które teraz zaczyna moje filmy, ponieważ Polish on Y to nie jest tylko Nowy Jork. Jeżeli ja będę koncentrował się tylko na zwiedzaniu Manhattanu, to tych filmów będzie rzeczywiście mało, dlatego chcę trochę rozszerzyć działanie. Filmy nie będą nagrywane co tydzień, będą, mam nadzieję, nagrywane częściej, ale nie o określonej porze, ponieważ w danej chwili mam ochotę nagrać coś, powiedzmy, dostaję jakiś nowy gadżet, o którym chcę wam powiedzieć, to będzie moment, kiedy będę o tym nagrywał. A tak sobie o tym myślałem, jak powrócić i co zrobić z tym, żeby filmy pojawiały się częściej. Podróże, to planujemy robić tego więcej w tym roku. Porady, często pytacie mnie o jakieś zagadnienia, co, jak, z czym, jeżeli chodzi o Nowy Jork, Manhattan. Filmiki z poradami będą dostępne. Pogadanki, chciałbym stworzyć cykl rozmów z ciekawymi ludźmi, z którymi mam do czynienia, których znam, które mogą was zainspirować do robienia fajnych rzeczy. Polecane, czyli takie nasze reviews, recenzje rzeczy, które kupuję, które być może was zainteresują. Oraz przeczytane. A cykl przeczytane oraz tutaj nie ma jeszcze przejażdżek w zasadzie, bo jeszcze przejażdżki mają być. Są zainspirowane tym, że dosyć regularnie oglądam Onet Rano i bardzo mi się podoba sposób, w jaki Kuźniar prowadzi ten program. Kuźniara nie lubiłem, kiedy prowadził Dzień Dobry TVN. Średnio go lubiłem, kiedy prowadził poranek w TVN24, natomiast wydaje mi się, że Onet Rano bardzo fajnie sobie radzą, dlatego my, to znaczy ja razem z Moniką, będziemy chcieć więcej materiałów kręcić do was zarówno z samochodu, jak i również od czasu do czasu chciałbym z wami podyskutować na temat materiałów, które przeczytam albo na internecie, albo w Timesie, New York Timesie, który przychodzi do mnie zawsze w weekendy i zawsze dosyć regularnie czytam go od deski do deski. Co jeszcze? No właśnie, mówiłem wam wcześniej o tym pudełeczku. W tym pudełeczku mam jeszcze jeden nowy gadżet. W zasadzie do nowej serii Polish on Y tych gadżetów będzie kilka, ale dzisiaj przyszedł jeden z pierwszych. Kupiłem kamerkę, która nazywa się Polaroid Cube. Jest to kamera, która do złudzenia przypomina Sessions GoPro. Natomiast Sessions kosztuje około $200, a chyba 160 z czymś. Cube to jest pierwsza generacja tej kamery i udało mi się ją kupić bardzo, bardzo tanio. Jest to nówka. Dlaczego mi ten Cube jest potrzebny, skoro mam GoPro, mam Canona i wkrótce, no może zrobię wam spoiler, planuję wreszcie kupić kamerę, która będzie miała dobry zewnętrzny głośnik. Nie głośnik, mikrofon. Kamerka Cube. Planuję ją używać do nakręcania ujęć głównie zewnętrznych. GoPro, Canon oraz w przyszłości może ta następna kamera. Na przykład kiedy jeździmy samochodem, chcę zrobić multi-camera ujęcia, które będą z wewnątrz samochodu. Natomiast potrzebowałem kamery, która będzie dosyć tania, która jest dosyć odporna na wszelkie wstrząsy i która pozwoli mi nagrywać coś z zewnątrz samochodu, aby urozmaicić to, co oglądacie. Ponieważ często w filmach mówiliście, że nie jest optymalne to, aby oglądać moją twarz cały czas. Więc ta kamera, co ma w sobie fajnego, właśnie chciałbym ją otworzyć, ale chyba muszę przestawić kamerkę. No właśnie, oprócz ceny, za którą ją kupiłem, to, że nadal powinna nagrywać 1080. Jak ja niszczę pudełka, pewnie można było otworzyć z tej strony. O,
można było. Ok, wyciągamy. Tak wygląda ta kamerka. I co w niej jest fajnego, to to, że na dole, o, kabelek wypadł, jest w niej magnes, który po prostu przyczepia się do każdych metalicznych powierzchni. Czyli teoretycznie przy niskich prędkościach jazdy samochodem można po prostu wziąć tą kamerkę, która jest dosłownie taka mała, i przyczepić ją do każdej metalowej powierzchni. Nie wiem, co u mnie z metalem. Może ta rura jest metalowa, zaraz zobaczymy. Właśnie, widzicie? Przykładamy. Cyk. I kamerkę można... Kamerka wisi. Maska samochodu, dach samochodu powinien tą kamerkę utrzymać. Jeżeli będę planował jeździć szybciej, to mogę użyć sawki, którą Wam wcześniej prezentowałem, i nagrywać w ten sposób. Tutaj monetą można odkręcić denko tej kamery, aby podłączyć ją do USB, włączyć kartę pamięci, i w zasadzie operacja tej kamerki to jest tylko jeden guzik. Przytrzymując, nie wiem, czy jest naładowana. Chyba nie jest w ogóle naładowana. No cóż, za chwilę ją podłączę, aby ją naładować, ale idea tej kamery jest taka, że przyciskając ją włączamy, później przyciskamy ją dwa razy bardzo szybko, ona zaczyna nagrywać bez żadnych aplikacji, komplikacji i tak dalej. Po prostu coś super szybkiego, super małego, super wygodnego, no i super taniego, bo jeżeli rzeczywiście ta kamera spadnie i jej nie znajdę, albo coś się jej stanie, to nie będę płakał, że przerypałem GoPro za $300 czy $400. Wolę GoPro trzymać ze sobą i GoPro rezerwować na takie atrakcje jak jakieś podwójne pływanie albo coś w tym stylu. Więc ta kamerka, jutro kiedy będę jeździł samochodem, to tą kamerkę przetestuję i za chwilę zobaczycie pierwsze wrażenia, jaka jakość może podejść z czegoś, co normalnie mieści się w dłoni. To by było tyle na dzisiaj ze studia Polish & My. A mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo, ponieważ teraz macie pewnego rodzaju zrozumienie, gdzie pracuję, gdzie planuję nagrywać nową serię wideo, no i co robię, aby zwiększyć szansę tego, że filmy będą pojawiać się nieco bardziej regularnie. Wyskoczyło 12 minut, niewiele pewnie z tego będzie ucięte, więc powinniście się cieszyć, dosyć długi film. A zaraz za nim dołączy jeszcze footage właśnie z kamerki Cube, Polaroid Cube, co nagram jutro. Trzymajcie się, hej! Zaraz będziemy testować Cube, który tutaj już jest gotowy na ten właśnie test, ale przyszło jeszcze kilka akcesoriów, mianowicie mount do Cube, który w zasadzie przeistacza go w ten sam typ mocowań, które ma GoPro, a do GoPro zaczęło mi ostatnio brakować już akcesoriów, więc bardzo się przyda. Kamerka, którą teraz filmuję, czyli Canon. Gdzieś zgubiłem część baterii, a jedna bateria przestała działać, dlatego na nowy sezon Canona, aby zawsze mieć możliwość mieć dostępność baterii, mamy dwie nowe baterie oraz coś, o czym mówiliście do mnie dosyć długo. A mianowicie jakość dźwięku. Canonem, którym nagrywam vlogi głównie, niestety nie mogę do niego doczepić żadnego mikrofonu. Natomiast nagrywając GoPro, a planuję nagrywać GoPro w samochodzie i mam pewien pomysł na to, jak będę w samochodzie nagrywał, zakupiłem do samochodu nic innego jak... nic innego jak mikrofon. Także mam nadzieję, że już niedługo, szczególnie te vlogi, które będą kręcone w samochodzie, będą lepszej jakości. Tak, teraz się nagrywa, świeci się na czerwono. I nic nie zrobimy, ponieważ jak okazuje się, w moim samochodzie maska jest aluminiowa. Zobaczmy, jak z dachem. Aha. Na dachu jest ok. Tyle, że pewnie kąt nie będzie najlepszy do nagrywania, ale cóż, sprawdzimy.
kamerka nie poruszyła się praktycznie w ogóle, cały czas. A my dojechaliśmy w miejsce, gdzie właśnie jest moja siłka. Jest, jak już mówiłem, strasznie zimno. Idziemy do środka. Wyszedłem już z dymu. Dalej będziemy testować kamerkę. Jest już dosyć ciemno. Tym razem zamontuję ją na tyle samochodu. Jestem bardzo ciekawy efektów, co z tego wszystkiego wyjdzie. Thank you.